Cześć załoga, z tej strony Hito, zapraszam was do kolejnego odcinka Kariery Przebudowy. Tym razem po nasze skrzydło bierzemy Nottingham Forest. I nie uwierzycie, jak mnie ten klub strasznie irytował. Wiecie, co wydarzyło się na live'ach. Wiecie, że zostałem zwolniony nawet z tej kariery. Dlaczego? Z tego powodu, że trzecie miejsce w lidze oraz wygranie czterech meczów z rzędu nie sprawiły, że zarząd chciał mnie zatrzymać, chciał mnie zwolnić. Dlaczego? Nikt tego nie wie do tej pory, ale w tym momencie chciałem udowodnić sobie, że damy radę i poprowadzimy ten klub do zwycięstw, do jak najlepszej dyspozycji. Nie mówię o Mistrzostwie Anglii, nie mówię o pucharach, ale żeby ten klub godnie reprezentował swoje barwy. Nieważne, co zarząd będzie chciał ode mnie, nieważne, co będzie chciał stworzyć, ja przeciwstawię się nim i to będzie mój zespół, mój klub. Nieważne, co oni będą chcieli tutaj zrobić, czy będą chcieli mi sprzedawać zawodników, nieważne. Przeciwstawię się temu i zobaczycie, że ten klub jeszcze będzie wielki i jeszcze będzie odnosił wielkie sukcesy. A jak spodoba ci się ten film, zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów. A jak chcesz drugą część już we wtorek, proszę, żebyście dobili do 600 łapek w górę. Będzie mi bardzo miło. Jak mogliście zauważyć, przeprowadziliśmy parę kluczowych transferów, zwłaszcza Gikiewicz na bramce był tym zawodnikiem, który dał nam trzecie miejsce w lidze oraz awans po barażach. Dlaczego? Z tego powodu, że bez dobrego bramkarza nie daliśmy rady cokolwiek zagrać. Tutaj zamiast Samby, doświadczonego 35-letniego wielkiego talentu w tym klubie, ściągnęliśmy Gikiewicza, który może nie jest jakiś bardzo starym zawodnikiem, ale 33 lata to jest naprawdę świetny wiek i wydaje mi się, że bramkarz w tym momencie może zdecydowanie dłużej bronić niż jeszcze kiedyś i dlatego jeszcze przez 5, może 6 sezonów będzie nas reprezentował na najwyższym poziomie. Pierwszy sezon udało nam się, awansowaliśmy, choć zarząd nas nienawidził. Zobaczcie na tą cenę, a przez większość kariery miał około 40-35, a nawet przy 60 umieli mnie zwolnić, ale ja się nie poddałem. Alan Campbell to jest przyszłość tego zespołu. Ayer, zawodnik z Celticu, który doskonale zna klimat brytyjski, przychodzi tutaj, żeby udowodnić swoją wartość na wyższym poziomie. Toney to jest wasz wybór, tak samo jak Oscar Zawada, który był kluczową postacią w tym sezonie. Jeden błąd, który dokonałem w tej całej karierze, to był to, że Oscar Zawada ma straszne wykończenie, a nie zauważyłem tego na pierwszy rzut oka. Dlatego trenowałem mu sztuczki, słabszą nogę, ale niestety wykończenie na poziomie 56 nie pokazuje dobrym świetle tego zawodnika, zwłaszcza, że moi obrońcy mieli po 60 na przykład, więc dużo musiał przetrenować, żeby stać się kimkolwiek, ale nie mówię, że Oscar Zawada jest złym piłkarzem. Był bardzo dobry, zwłaszcza w pierwszym i drugim sezonie. Pierwszy sezon genialny, 12 miejsce, spokojne utrzymanie i wszystko naprawdę dobrze wychodziło, zwłaszcza rytm gry, gdzie graliśmy po raz chyba pierwszy tak defensywnie ustawionym zespołem. Oczywiście graliśmy formacją 4-4-2. Linia obrony była wysoka, ale przeważnie wracaliśmy na swoją połowę, ale po prostu nie odpuszczaliśmy i graliśmy naprawdę fajnie z kontry i to udawało nam się przez to odnosić duże sukcesy. Toney 12 bramek, Oscar Zawada 7, ale patrząc na to, że jesteśmy Benjaminkiem i nie strzelaliśmy za dużo bramek w tym sezonie, to był naprawdę dobry sezon, zwłaszcza, że Oscar Zawada miał bardzo dużo asyst, patrząc na ogólny stan naszej drużyny. Ta formacja dała nam utrzymanie w lidze, ale potrzebujemy kolejnego kroku. Wydaje mi się, że w tym momencie możemy wejść na poziom średniaka, czyli utrzymywać się pomiędzy 8 a 13 miejscem i to będzie nasz sukces, jak tego dokonamy. Bustos to jest fenomenalny napastnik z Argentyny, 78 overall, w wieku 23 lat, pokazuje jego bardzo duży potencjał. Matty Cash, który do nas przychodzi jako prawy obrońca, my mieliśmy troszkę inny plan, chcieliśmy go stworzyć jako prawego obrońcę, prawego pomocnika, przepraszam. Patrząc na jego poziom umiejętności, nadaje się doskonale, zwłaszcza, że bardzo dobrze broni i dzięki temu może zdecydowanie lepiej tamtą stroną atakować oraz bronić, zwłaszcza, że mamy dwóch dosyć solidnych prawych obrońców, jednego stworzonego na prawego obrońcę, na prawego pomocnika. Jak możecie zauważyć, kolejny sezon, 13 miejsce. Szkoda, bo w FA Cup awansowaliśmy do półfinału, gdzie z Aston Villą dopiero pod koniec spotkania
nas urządlili i wygrali 1-0 z Liverpoolem, no to byliśmy bez szans 2-0, ale pokazaliśmy, że naprawdę możemy się przeciwstawić. Jak możecie zauważyć, zakupiliśmy paru zawodników także z wolnego rynku, gdzie zakupiliśmy na przykład Cristiano Ronaldo, który w pierwszym sezonie miał 6 bramek, 3 asysty. Nie najgorzej, patrząc na to, że większość sezonów jednak graliśmy z kontry i jednak przez większość spotkań musieliśmy się bronić. Bustos 12 bramek, fenomenalnie wszedł w buty naszego napastnika, który odszedł w okienku letnim, więc naprawdę wszystko dobrze wyglądało. Kolejny sezon miał być kolejnym krokiem do przodu. Wydawało mi się, że idziemy w dobrym kierunku, zwłaszcza że nagle zarząd stwierdził: panie trenerze, jest naprawdę dobrze, dostajemy pieniążki, super się utrzymujemy, sprzedajemy kluczowych zawodników, choć ja oczywiście nie chciałem, ale musimy sprzedawać, bo zarząd tego chce. Nam się to bardzo podoba, nie musicie odnosić sukcesów, ale żebyście sprzedawali dalej tych zawodników. Więc stwierdziłem, że muszę się przedstawić jako trener, który będzie miał ciężki charakter, który będzie wiedział, gdzie powiedzieć nie, dlatego zakupiłem napastnika, który da nam odpowiednią jakość w ataku i wydaje mi się, że pozwoli nam strzelić parę kluczowych bramek. 12 miejsce w kolejnym sezonie. Znowu utrzymaliśmy odpowiedni poziom. Spokojnie się utrzymaliśmy, rozwijaliśmy młodych zawodników, ale niektórzy po prostu już zaczęli się starzeć i troszkę mnie to martwiło, zwłaszcza Gikiewicz, który dochodzi do momentu zakończenia kariery. Ale wydaje mi się, że przynajmniej do końca tego odcinka będzie z nami. Będzie z nami cały czas i miejmy nadzieję, że poprowadzi nas do zwycięstwa w FA Cup, bo tutaj przyda się solidny bramkarz, tutaj przyda się ta jakość i to, ten gen zwycięzcy. Zobaczymy, czy damy radę. Manchester City, wielka marka, zdecydowanie większa od nas, drużyna naprawdę zdecydowanie większym potencjałem, ale my mamy szansę się przeciwstawić. Jak możecie zauważyć, zmieniliśmy formację, przestaliśmy grać 4-4-2, bo w pewnym momencie tego sezonu przestało to wszystko zazębiać się i po prostu przegrywaliśmy mecze pod rząd. Stwierdziłem, że musimy coś zmienić, żeby była wyższa jakość, a wydawało mi się, że troszkę za niskie miejsce zajęliśmy w tym sezonie, że powinniśmy wyżej. Niestety przegraliśmy 2-1. Campbell dał nam nadzieję, ale niestety nie udało nam się zwyciężyć. Choć, jak możecie zauważyć, bardzo dobrze wyglądaliśmy kondycyjnie. Ciężkie treningi przez te 3 lata sprawiły, że naprawdę dobrze wyglądaliśmy. Zobaczcie, Bustos 22 bramki, 9 asyst. Drugi nasz napastnik 10 bramek, 5 asyst. Oskar Zawada w tym sezonie niestety się nie liczył, ale i tak był ważną postacią ławki rezerwowej, gdzie wchodził i na przykład utrzymywał piłkę w takich kluczowych momentach. 50 milionów i to też był problem tej kariery. Zaczęliśmy odnosić sukcesy, bo utrzymywaliśmy się bardzo fajnie w lidze, a tutaj nie dostawaliśmy pieniędzy na inwestycje. Możecie zauważyć, że dwa wielkie nazwiska, Szczęsny i De Vril, zawodnicy, którzy nie byli jacyś bardzo drodzy z tego powodu, że już są weteranami boiskowymi, więc mogłem zapewnić odpowiedni overall naszym zawodnikom i naszej drużynie, a nie wydawać za dużo pieniędzy i te 50 milionów wystarczyło. Mieliśmy świetnie rozbudowaną szkółkę, gdzie co roku trafiało dwóch, trzech najbardziej utalentowanych zawodników do pierwszego składu. Tu możecie zauważyć, że potrzebowaliśmy jedynego napastnika, który wreszcie zacznie strzelać. Ten Anglik nic nie potrafił. On strzelał gorzej od Oskara Zawady, który był tylko rezerwowym, co jest niesamowite. Zajęliśmy 6 miejsce w lidze i troszkę dzięki też niemu, że zaczęło to wszystko lepiej wyglądać. Sprawdziłem w okienku zimowym, ile strzelił właśnie ten napastnik. Miał 3 bramki w 20 iluś spotkaniach. Oskar Zawada w 12 miał 6 bramek. 5 bramek, przepraszam. Później już niestety nie strzelał, ale wchodził na 5 czy 6 minut w danym spotkaniu. 18 występów, 3 bramki, 3 asysty też nie powalają, ale było zdecydowanie lepsza chemia w tej drużynie. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał i miłego dnia. Cześć, cześć!